Dobra, mamy zaklęcie Patronusa. Zajebiście. Możemy sobie teraz tu ustawić na... Czekaj! Dobrze! Teraz mamy już walkę z tym, z boginami. Czy to są dementorzy już normalni? Wydaje mi się, że to jest bogin w przebraniu dementora. Tak jak to Lupin powiedział. Dawaj, dawaj. Kurde, nie trafiłem. Ale fajnie wygląda ten Expecto Patronum tutaj. Nawet trochę lepiej ten czar wygląda niż w Więźniu Azkabanu na peceta. Po raz kolejny zresztą się powtórzę. No to wygląda, że tutaj większość czarów wygląda lepiej niż z wersji pecetowej. Co jest takim nie lada zaskoczeniem, powiem szczerze. Dobra, oberwał, śmieć. Jeszcze jeden, albo jeszcze dwóch. Expecto Patronum! Okej, okay. Trochę creepy zakończenie poziomu. Harry! Harry! Słyszałem głos taty. Słyszałeś Jamesa? Tak. A co, znał pan mojego tatę? Remusie? Ha! Severus, zaraz... zaraz do ciebie przyjdę. Pójdę tam i zajmę czymś profesora Snape'a. Niestety będziecie musieli wrócić samodzielnie. Postarajcie się, by nikt was nie zauważył. Wiecie, jak nie znoszę Snape'a. Zawsze pojawia się tam, gdzie nie jest potrzebny i zadaje niewykonalne zadania domowe. Nie takie niewykonalne, Ron. Co? Cóż, kiedy ty czekałeś na Harry'ego, ja przestudiowałam te książki. Myślę, że będziemy mogli zdobyć jakieś skrzydełka elfów w Hogsmeade. W Hogsmeade? Ale jak mamy się tam dostać przed następną lekcją eliksirów? Ta mapa pokazuje tajne przejście za figurą garbatej czarownicy na trzecim piętrze. Jak myślicie? No to co, lecimy kurde na trzecie piętro, moi drodzy. I taki mój mały komentarz. Snape nie jest aż taki denerwujący, w sensie jest dosyć specyficznym nauczycielem, ale kurde. No musiał się on pojawić, no nie oszukujmy się. A, to Hermiona musi się tutaj przydostać. Hermiona? Przejdziesz tutaj? Może się tu najpierw rozejrzymy. To da Lupinowi kilka minut na zabranie stąd Snape'a. O, i tutaj mamy kolejną księgę. Księga z zaklęciem Draconiforce. Czyli tak jak w oryginale, Draconiforce uczyła się Hermiona. No proszę. Szkoda tylko, że nie ma tutaj wyzwania u McGonagall. Przydałaby się takie wyzwanie. Ciekawe, czy chłopaki też będą mogli użyć tego Draconiforce. Czy tylko Hermiona jest na to skazana? Bo Hermiona na przykład może Glacius używać. Harry może używać Carpe Retractum. Podejrzewam, że Ron też. Więc chyba chłopaki też będą mogli używać tego czaru Draconiforce. Chyba. Nie mam tu pewności stuprocentowej, oczywiście. Ale tak mi się wydaje. Dobra, tak więc teraz tak. Musimy się dostać do trzeciego piętra. Na trzecie piętro, jak to się mówi. Co nie będzie akurat chyba trudne, tak mi się wydaje. Skrzydło szpitalne. Nie, do skrzydła szpitalnego nie chcemy iść. Więc teraz będziemy musieli wyjść stąd ogólnie. I jakoś ominąć Snape'a i innych. Sale wykładowe? Nie. Nie, chyba tak. Tak, na sale wykładowe musimy iść. Dobrze kminiłem.
Snape. Snape tam jest. Jak dobrze zauważyłeś, Harry. Tajne przejście na drugie piętro? No, nieźle. Czy tutaj coś mamy? Mamy skrzynkę, widzicie? Ominęlibyśmy ją. Teraz albo będzie strona, albo karta. Dobrze. Znowu karta, zgadłem. Bardzo dobrze. Kogo tym razem zdobyliśmy? Czarodzieje mamy tutaj, trzy karty. Nie, to już było. 5, 5, 5. To też było. Kurde, no to ślepy jestem. Nie wiem, co my żeśmy zebrali. Chyba że duplikaty jakieś żeśmy zebrali. No to wtedy trochę lipa. Nie wiem, szczerze nie wiem, gdzie my żeśmy tutaj zebrali, kurde, jakąkolwiek kartę, bo nie widzę żadnej różnicy, kurde. To jest słabe trochę, może mogę powiedzieć w tej gierce, że nie ma tutaj tego narratora. Byłoby o wiele łatwiej. Ale może no, następna chodźmy. Karta będzie. A nie, tu fasolki raczej będą. No. 91 na 250. Nice one. O, mówiłem coś o tym, o eliksirze wiganowym. Czekajcie, czekajcie. Tutaj mamy walkę z książkami. Warto byłoby najpierw je pokonać, bo tutaj coś widzę, że mamy, jakąś skrzyneczkę z jakimiś artefaktami. Przepraszam, Harry, myślałem, że tutaj książka lata. To albo strona, albo karta znowu. Tak. Teraz strona. Szkoda, że nie karta, no ale dobra, trudno się mówi. Chodźmy do posągu. Jeśli będziemy tu czekać, to na pewno nas złapią. Dobra, jakie mamy zadanie? Na trzecim piętrze, dobra, na trzecim piętrze, więc teraz lecimy na trzecie piętro. Okej. Okay. Musimy tu uważać. Wow. Trochę się pośpieszyłem, za bardzo. Patrzymy, gdzie on teraz pójdzie. Co ty tu robisz? Idź stąd! Zapomniałem, muszę iść do przodu i w lewo. Już mi się to kurde myli, powiem wam szczerze. Hej, znasz zasady? Spadaj stąd! Ale to było wredne, bo on przez chwilę skręcił. No widzicie? Patrzcie, jaki kurde kutas. Jaki kutas z niego. Dobra, jesteśmy w tym korytarzu, w którym powinniśmy być. Teraz uwaga, żeby nas nie prześwietlili. No właśnie, uwaga, żeby nas nie prześwietlili, tymczasem nas prześwietlają. O Jezu, i tutaj aż wyrzuca. Czemu tu checkpointa nie było? Dobra, przeżyję to jakoś. Nie narzekajmy. To nam poszło perfekcyjnie. Teraz patrzymy, jakby to ogarnąć. Dobrze.
I teraz to ogarnąć. I teraz tak ogarnąć. Super! Dissendium! Nie uczyliśmy się tego czaru. Co to ma być? Co to są za cheaty, panie Potter? Co to miało znaczyć? Oj, porozmawiamy sobie, panie Potter, po nagraniu tej sesji. Nie wolno tak oszukiwać. Nie podoba mi się to. Krab już najebany idzie. No, jesteśmy, kurde, obok wrzeszczącej chaty, nie? Na Hogsmeade. To jest ta lokacja, w której ten Ron był przetrzymywany przez Siriusa Blacka. Pamiętacie to z wersji na peceta? I to jest w ogóle fajne, że w wersji na PS2 jesteśmy obok tego domu i możemy sobie zobaczyć co i jak i gdzie. To mi się bardzo podoba. A, czekoladowe żaby. No cóż, no trudno się mówi. Ale bardzo mi się podoba ta lokacja. Nie wiecie, bando, że to nie jest bezpieczne? Z tymi wszystkimi dementorami, Siriusem Blackiem i z nami... można naprawdę zrobić sobie krzywdę. Ej, znowu kurde konfrontacja z tymi przygłupami. Uciekaj z drogi strzału! Kurde, u każdego mam zupełnie inne czary ustawione. Trzeba wszędzie flipendo ustawić. Uważaj! Idźcie stąd, kurde, pajace jedni. Uważaj! Von, nikt was nie chce, nikt was nie lubi. Co jest, ich jest czterech? Potrzebujesz nowych okularów, Potter! Jestem ranny! To było żałosne, Malfoy! Tak, trzymaj, Harry! Nara, Von! Nara! Pajacu jeden. Ron! Znakomicie! Znakomicie! Zabierajmy te elfy i wracajmy jak najszybciej do Hogwartu. Dementorzy wkrótce zaczną patrolować Hogsmeade, a przebywanie w pobliżu wrzeszczącej chaty nie jest bezpieczne. Te elfy to też są takie ekskluzywy dla wersji na PS2, bo ich nie było w wersji na PS1. Teraz nie wiem, czy Glacius to będzie idealne zaklęcie, żeby je złapać? Trzeba będzie popróbować. W każdym razie naprawdę tutaj duży plus dla twórców, że Hogsmeade możemy sobie zwiedzać tutaj. Że jesteśmy właściwie obok tej chatki, a nie podczas cutscenki, jak to było w wersji na peceta. Że to wszystko się działo w cutscence i nie mogliśmy nawet wyjść z tego domu i pozwiedzać terenu. Tak więc tutaj naprawdę duże plusy dla wersji na PlayStation 2 i wiem, że ja się powtarzam. Dobra. U każdego zupełnie inne czary ustawimy, będziemy próbowali jakoś to ogarnąć. To jest pęknięte. Ej, właśnie, czekaj. Hermiona, gdzie ty jesteś? Odpal Draconi Force. To może spowodować, że ten, zaraz ogarniemy tutaj te elfy. Właśnie, czekaj. Wait a second. Draconi Force. To jest pęknięte. To jednak chyba nie to. Więc chyba tutaj trzeba naprawić. Więc trzeba reparo wziąć. Dokładnie! Teraz trzeba tego Draconi Force. Teraz będzie działać.
Nie dosięgniesz ich tam. Zaklęcia ich tam nie sięgną. Dobrze. Dobrze. Co ty zrobiłaś? A miałeś może lepszy pomysł? Nie można wchodzić w zasięg zaklęcia. Czekajcie, a może inaczej? Może to trzeba zrobić tym... Flipendo. Albo Harry będzie musiał to zrobić ten... Carpere Tractum. Chyba Harry będzie musiał to zrobić. Harry, Harry! Wstawaj! Dawaj, wypij ten eliksir wigenowy. Bo tutaj, kurde, ostra jatka jest, panie Hermiona. Pani Hermiona, a nie panie Hermiona. Harry, ja bym cię... No nie, nie siebie, tylko Harry'ego. Aha, dobra, ogarnąłem. Zajebiście. Dobra, czyli już kumam. Musimy ten, uderzyć Flipendo i potem Glacius. No kurde, nie atakujcie już. O właśnie! Zajebiście, 3 na 3. I... Hermiono, czasem naprawdę przerażasz mnie tym, jak poważnie traktujesz zadania domowe. Harry! Ron, Hermiona, powalcie ten płot. Ja postaram się utrzymać ich z daleka. A! Zatrzymaj ich! Zatrzymaj ich! Czemu nie mogę grać jako Harry? Coś się z... O nie, coś się zablokowało. Ej! Coś tu nie gra, coś tu jest nie tak. Przecież ja powinienem jako Harry grać teraz. Co się dzieje? Co, mam teraz jako Hermiona grać z dementorami? Przecież to jest niemożliwe do wygrania. Harry tylko umie ich pocisnąć. No dobra, to będziemy tak uciekali przed tymi dementorami jako Hermiona. Nie ma innej opcji, bo Harry, kurde, coś nie mogę, kurde, zagrać Harrym teraz. Coś mi się zbagowało. A wiem, że to tak nie powinno wyglądać, bo ja powinienem ich teraz pocisnąć. No tak to Ron... Dobra, jest, żyje Harry. Widzicie, gra już się skapnęła, że coś tu jest nie tak. Zatrzymaj ich! Zatrzymaj ich! Idźcie od nich. Idźcie od nich. Oni niech sobie płot niszczą. Dajcie im spokój. Świetna muzyka tutaj w ogóle nam gra. Zresztą możecie sobie posłuchać sami. Harry!
Zatrzymaj ich! Zatrzymaj ich! Podoba mi się bardzo ten poziom. I ta walka. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, nie! Nie w nich. Zatrzymaj ich! Zatrzymaj ich! A! Dajesz, 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 dajesz. Dobrze. Dobrze jest. Szybko! Oj, to musiało boleć, kurde. To musiało boleć, bez kitu, nie. Sorki za taki ten ubogi komentarz, jeżeli chodzi o walkę z tymi dementorami, ale to jest coś, co naprawdę wymagało skupienia i muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładnie wyglądało. Duży plus dla twórców. Po raz kolejny. Musimy być ostrożni. Chwileczkę! Niestety, nie dotrę do ciebie. Teraz musimy ustawić sobie tego, Draconi Force. Dokładnie. I przejdziemy dalej. Magazyn. Co będziemy w magazynie robić? Może kartę znajdziemy, albo jakąś stronę. Tak. Znowu zgadłem. No, chodźmy. Ja to mam szczęście ostatnio do tych kart, powiem wam szczerze. Czarodziejów mamy teraz 3. Ale nie, ich mieliśmy normalnie 3 chyba. Glanmore Peaks, no to to już był chyba też. 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 23 karty mam już na 50. Nic tutaj nowego nie mamy. Okej, dobra. No to jak nie mamy nic nowego, no to trudno, no. Nie wyczaruję sobie kart przecież. Korytarz Gunhidy z Grossmoor. Super! Coś tutaj się chyba nam dodało. Wielka kałamar... Nie, czekajcie. Troll górski to było. Coś do potworów chyba doszło. Bachanka. Nieśmiałek. Opiekun drzew potrafi odparować większość ze znanych czarów. Jeśli uzna, że możesz zaszkodzić jego drzewu, drzewnemu domowi, może spróbować wydrapać oczy. Okej, tak on wygląda. A bachanka... Niekiedy mylona z elfem, gniazduje w krzewach. Spłoszona może pokąsać. Zęby ma zatrute i ułożone w podwójne rzędy. Rzeczywiście, kurde, creepy trochę. Dobra. Okej. Trochę musiałem sobie odchrząknąć.
I co my teraz mamy zrobić? A, Harry to musi Carpe Retractum wziąć. Carpe Retractum. Bierzemy. Dobrze. Olbrzymy chyba tutaj doszły, tak, bo tu było zero. Morholt, starożytna Irlandia. Starożytna Irlandia, brat Olbrzym, króla Irlandii, zabity przez irlandzkiego bohatera Tristana, który również zginął ugodzony zatrutą klingą Morholta. Okej, to niezły Olbrzym. Śmiesznie, nie będę tego ukrywał. Teraz pytanie, gdzie chcemy iść? Chyba tutaj chcemy wyjść, tędy. A Hermiona i Ron dojdą, czy nie? Dobra, jestem z powrotem. I teraz tak, my w ogóle żeśmy zabłądzili, bo nie tędy mieliśmy iść. Kurde. Typowe u mnie, że ja muszę się zgubić. Więc wyjdźmy stąd. Moi drodzy, żeby nie było, to od razu już wyjaśnię pewną rzecz, bo niektórzy mogą myśleć, że przez to, że ja mówię takim spokojnym głosem, to oznacza, że się nudzę. Nie. Tu nie chodzi o to, że się nudzę, tylko jak słyszycie może, lub nie, mój głos tak lekko już, lekką chrypę zaczynam mieć. Przez to, że długo nawijam. A ja mam właśnie coś takiego, że im dłużej gadam, tym, no, bardziej mi się, no, tym większą mam chrypę, no nie? Przestań tu węszyć, spada! Więc trzeba będzie zrobić to tak, że za niedługo, jak zrobimy co trzeba, to najwyżej skończymy sesję i na tym... Dobra, udało się. Co my mamy teraz za zadanie? Wróć do salonu Gryffindoru. Dobra, czyli mamy wszystko pod kontrolą. Przy okazji będę mógł zobaczyć, czy już się jakieś dodatkowe zadania odblokowały, czy w zasadzie te wszystkie zadania dodatkowe z tej tablicy ogłoszeń to już było faktycznie wszystko, bo jest spora szansa, że mogliśmy naprawdę już te wszystkie poboczne zadania zrobić z gry. Tak jak to było w Komnacie Tajemnic na PS2, gdzie... Nie zrobiłem tego pod koniec serii, tylko w zasadzie w trakcie serii. Co by mnie wcale nie zdziwiło, gdyby coś takiego miało miejsce. Spóźniamy, prawda? Dyrektor umieścił na 7 piętrze trolle ochroniarzy. Ale to moim zdaniem ciut za późno, bo Sirius Black już był dzisiaj w twoim dormitorium. Co? Zrobił straszny rozgardiarz w twoim łóżku. Panie Marnej, szkoda, że cię w nim nie było. Typowo Irytek chce nas nastraszyć. Chociaż, no nie do końca, bo drzwi mamy tutaj zamknięte, kurde. Fuck. Więc chyba nie do końca chciał nas nastraszyć. Śmieć. Skrzydło północne. Staraj się być jak faktycznie są tutaj, kurde, trolle. Why no bomb? Why no bomb? Jest jeden problem, ja chyba tych wino bomb nie mam wcale. Ja pierdziele, nie mam wino bomb. Przecież nie przejdę dalej.
kurde, wiedział, że ja tutaj przejdę. Trzeba będzie łajno bomby ogarnąć sobie. Więc musimy chyba iść do sklepiku Freda i George'a. I to natychmiast. Dobra. Dawaj mnie tutaj sklep Freda i George'a. Trzeba ogarnąć co nieco. Bo tak, żyć nie możemy. Tutaj jest trochę rzeczy, które mogą cię zaciekawić, Ron. Siema, siema. Łajno bomby, ale z nimi zabawa. Ile kosztują? 20 fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. Ale zakup, Ron. Roztaczają wokół siebie gwarantowany... Dobra, mamy łajno bomby. Zajebiście. Idziemy teraz. Teraz z tymi trollami to pociśniemy krótko. Chociaż powiem wam szczerze, że takie trochę utrudnienie w postaci tych trollów, którzy byliby na miejsce dementorów w sumie, to jest też coś całkiem fajnego. Naprawdę. Powiem szczerze, że im dłużej gram w tę grę, tym widzę coraz więcej plusów. Tak szczerze. Z zasięgu zaklęcia. Tak, musimy iść do korytarza na 6 piętrze. Kurde, zawsze mi się to myli. Naprawdę, im dłużej gram w tę grę, tym widzę, że dużo jest takiego fajnego kontentu. W postaci właśnie walki z tymi ogrami, czy chociażby, no nie wiem, tych bossów, co tutaj mamy też. Może i oni wyglądają abstrakcyjnie, ale kurczę, to sprawia, że ta gra jest wyjątkowa. I ja bardzo lubię coś takiego. Bardzo coś takiego szanuję. I idziemy, kurde, na małą wycieczkę z trollami. Pójdę naprzód, jako Ron. Nie możemy zostać zauważeni. Dobra. Elegancko, ładnie wyminięty Trollos. Wow, tam jest skrzynka. Kurde, dlaczego tyłem? Dlaczego ona, kto to programował w ogóle? Wspaniale. Ale kartę mamy, to jest plusik. Zerknijmy, co to za karta teraz. Może jakaś z potworów, kurczę? Ta, bez kitu, z potworów. Trzecia karta. Żądlibąg. Wbicie długiego, cienkiego żądła powoduje drgawki, a następnie lewitację. Suszone żądła są składnikami wielu eliksirów. Chcielibyście, żeby żądli... wiecie co? Czekajcie, pokażę się. Chcielibyście, żeby te żądlibąki latały w naszym prawdziwym życiu? Ja bym bardzo chciał. Śmiesznie wyglądają. Dobra, możemy stąd wyjść. O nie, zauważył nas. Znaczy mnie. Wszystko od zera. Ile mam tych? Chyba mam 3 nadal, to co nie? A to będzie starczać? Mam nadzieję, że te 3 będą starczać, bo kurde, nie ręczę za siebie, jeżeli nie będzie. Teraz już nie będę się zatrzymywał, tylko lecę do przodu przed siebie. No nie widzi tego. Naprawdę. No to nie, idziemy do sklepu. Idziemy do sklepu Freda i George'a, bo kurde, nie wyrobię. A muszę jakoś do dormitorium wrócić. Dobra, mamy znowu 5 na 5. Elegancko. Teraz musimy się skupić i nie mogę w głupi sposób zużyć tych łajno bomb. Dlatego ja, pozwólcie, że w sekcji, gdzie będę przed tymi trollami uciekał, będę siedział cicho. Bo wiecie, jest taka złota zasada, że... mowa jest złotem, a milczenie srebrem, czy coś takiego to było.
A czy tam była mowa jest srebrem, a milczenie złotem. A jako, że ja nie chcę powtarzać tego w nieskończoność, a też wiem, że fasolki mogą mi się skończyć, to idziemy do przodu przed siebie bez zbędnych takich ceregielin, co nie? No, mam nadzieję, że się zgadzamy tutaj wszyscy ze sobą. Tak więc od tego momentu, jak tylko wejdę tutaj, zamykam mordę. Zostaniemy tutaj. Zajebiście, udało się. O Boże. Już miałem, kurde, Pietra, nie? Jak jedną bombę tak dziwnie zużyłem. O, po prostu wpuść mnie. Co się dzieje, Neville? Zgubiłem moją kartkę z hasłami i Sirius Black musiał ją znaleźć. A Sir Cadogan po prostu go wpuścił. Profesor McGonagall wpadła w taką furię, że zakazała wszystkim podawania mi haseł do naszej wieży. Zaczekaj! Fortuna Major! Proszę bardzo. Aj, Neville, ty to jednak pierdoła jesteś, bez kitu. O Boże Święty, zgubić hasło, naprawdę. To trzeba być tobą, Neville. Co za noc. Przepraszam, ale ja idę spać. No, ja też. Wszyscy idziecie spać? No cóż, normalne. I zobaczmy, czy to działa, czy już nie działa. Nie działa, nie działa, kurde. Czyli mamy zrobione wszystkie zadania poboczne. Elegancko. To teraz tak, możemy skończyć dzień. Oczywiście, że tak. Nie ma nic tutaj po nas już. Możemy kończyć dzień i zobaczyć cutscenkę. O, znowu Hogwart zimą mamy. Bardzo fajnie. Przez wiele nocy nikt nie spał za dobrze. Gryfoni obawiali się powrotu Siriusa Blacka. Przeszukano komnaty w całym zamku i zaostrzono zasady bezpieczeństwa. Lecz nieuchwytny Black pozostawał na wolności. I ku wielkiemu zmartwieniu Rona i Hermiony ani parszywek, ani krzywołap nie dawali znaku życia. Posłuchaj, twierdzę tylko, że to bardzo dziwne, iż tej samej nocy, kiedy zginął parszywek, ten twój kot również postanowił przepaść. Dobrze, Ron, przedstawiłeś swoje argumenty. Martwię się tak samo jak ty. Ale na razie brakuje nam czegoś innego. Składników eliksirów. A do lekcji z profesorem Snape'em pozostało nam niewiele czasu. Bardzo mi się w ogóle podoba ta dyskusja między Ronem a Hermioną. Powiem wam szczerze. Że tutaj Hermiona odparła to tym, że rozumiem twoje argumenty i tak dalej. To właśnie pokazuje, że ten dialog trochę jest lepszy w wersji na PS2 niż na PC-cie. Bo w wersji na PC to Hermiona mówiła takie: daj spokój, Ron. Uczyłam się przez cały czas, wiesz o tym? Chcę mieć najlepsze stopnie. A tutaj rozumiem, Ron. Siła twoich argumentów jest całkiem spora, ale nie wiem, co się stało z parszywkim krzywołapem. I to jest bardzo fajne, coś takiego propsuje, bardzo. Mimo, że to jest pierdoła. Dobra, moi drodzy, zapisujemy sobie gierkę i będziemy kończyć. Jesteśmy coraz bliżej końca gry, powiem wam szczerze. Tak przynajmniej się wydaje, bo wątpię, że ta gra jest dłuższa. A to już powoli zbliżamy się do ostatniego aktu gry. Zobaczymy w ogóle, ile mamy procent gry. Tak jestem ciekaw. I w ogóle jak save nasz będzie się nazywał teraz. Może dzisiaj jak wrócę z robienia tam swoich rzeczy, bo będę musiał trochę z pogody skorzystać, 25 stopni jest, to może dzisiaj skończę gierkę. Daremne zwycięstwo.
Fajnie nawet się nazywa ten save. I zobaczmy, ile mamy ten procent gry. Select. ...56, no kurde, ładnie. Ładnie nam idzie. Dobra, to słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o misjach i poziomach, które tutaj robimy. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zapraszam was na grupę na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienia o tym, że film wleciał. A na Facebooku oraz na Discordzie, znaczy tak, na Facebooku oraz na Discordzie się integrujemy ze sobą, informuję was o odcinkach, o livestreamach i o tym, co się tam u mnie dzieje. No i co? To by było na tyle, nie? Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu na PlayStation 2. Ja to nagrywałem 4 lipca o godzinie 14:46. Na razie, trzymajcie się i cześć!